Dzień dobry, witam Was ponownie w warsztacie Domi Drewno. Dzisiaj zajmiemy się tym oto blatem. No, kilka miesięcy lub też już w sumie, no może nawet dłuższy czas minął, odkąd kiedy ta maszyna znajduje się w moim posiadaniu. No i czas wykonać porządny blat do niej. Rozpoczniemy od projektu, który chciałbym Wam pokazać. To jest projekt Mariusa. Ja tutaj skorzystam z niego, bo jest tutaj sporo ciekawych informacji. Ja zacząłem już co prawda mierzyć i wykonywać swój plik, ale tutaj skorzystam z pomocy znajomej osoby, która również tą maszynę posiada. On już wykonał, czyli jakby jest po prostu już krok przede mną, więc no mówię dobra, uśmiechnę się i otrzymałem ten plik. Link do kanału Mariusa znajdziecie poniżej, więc zapraszam serdecznie do subskrypcji. No, ma chłopak i wiedzę, i zacięcie do tego, co robi. Dobra, no i teraz z czego wykonamy ten blat? Zastanawiałem się, ponieważ tutaj no można byłoby użyć sklejki, ale zdecydowałem się na odpad. Jeszcze miałem taki... No widzicie, czym musiałem się posługiwać, żeby włożyć to na maszynę. Bardzo gruby MDF. Teoretycznie sklejka oczywiście jest mocniejsza, jeśli chodzi o rozrywanie warstw, ale myślę, że taki MDF raczej się powinien nadać na ten blat właśnie do CNC. I tutaj chcę, żebyście potraktowali ten film również nie jako tylko odnośnie maszyn właśnie sterowanych numerycznie CNC, ale równie dobrze taki blat może posłużyć do na przykład wiertarki kolumnowej, czyli wszędzie tam, gdzie chcemy zamocować materiał. No i tutaj ten wyświetlacz myślę, że część z Was zna. Ja potrzebowałem 92 mm. No i generalnie normalnie to się przesuwa, uderzacie, słuchajcie, no pięścią, czy też tak, żeby trafić w ten określony wymiar. Tutaj jest zrobione to inaczej. Jest liniał, który do którego jak gdyby dojeżdżacie, czy po którym się przesuwacie. No i wyświetlacz cyfrowy. Bardzo proste jakby forma, czy bardzo prosta metoda na określenie, ustawienie bardzo dokładnego wymiaru. No i teraz pierwsze, słuchajcie, wiercenie. Zastanawiałem się właśnie, czym je wykonać, ponieważ tutaj mam określony wymiar od dołu. No i tutaj mam te, nie 37, bo tam jest taka klepka, zobaczcie, pod wiertarką. 7 mm ona ma chyba. Potrzebowałem 44 od dołu. I wiecie, na czym się złapałem? Jak beznadziejnie wierci się w MDF-ie. Dawno nie posługiwałem się takimi wiertłami. No tutaj mam wiertła, które są dedykowane do frezowania w płycie wiórowej. One mają takie nożyki nacinające. No i słuchajcie, naprawdę niezła akcja. Musiałem się nieźle namęczyć. Po prostu na wiele razy musiałem to robić. Wyciągać i czyścić te wiertła, bo po prostu się one zatykały. I tutaj jedna uwaga tylko. Zobaczcie, jak pracuję. Nie ma mierzenia. Ja nawet nie wiem, ile od brzegu było, ile milimetrów. Po prostu wziąłem pierwszą, lepszą kawałek płyty, który miałem pod ręką, i to użyłem jako dystans, żeby przesunąć się w osi X, tak? Czy prawo-lewo. No i tak powiercone elementy wsuwam już za pomocą tych wydrukowanych łączników. No to tutaj może też odeślę Was do linku do filmu, gdzie pokazywałem same te łączniki drukowane na kanał Druk 3D. Etap kolejny to jest frezowanie rowka na bodajże chyba 26 czy 27 mm. Zauważcie teraz te wystające śruby. Nie ma tutaj odciągu, dlatego że no mogłoby tu mi zawadzić o te właśnie śruby. Jest to zamocowane do góry nogami. To docelowo będzie obrócone o 180 stopni, czyli tutaj frezuję
dolny rowek tak naprawdę, dolny wręk, który później będzie służył właśnie do zamocowania już materiału. No więc no chwilę musiałem tutaj podtrzymać ten odciąg w ręce, ale dzięki temu zdecydowanie mniej było tego pyłu. Nie doszedłem frezem do końca. Zastanawiałem się, czy przysunąć ten stół, ale mówię, dobra, ten centymetr czy półtorej dodłutuję, będzie to prostsza metoda, a nie chciałem, znaczy w ten sposób jakby wykorzystam ten stół z MDF-u do samego końca. Nie chciałem jakby takiego robić uskoku, wiecie, no ten centymetr czy dwa nie gra generalnie roli, więc mówię, dobra, czyli generalnie MDF jest dłuższy niż pole robocze maszyny przy tej średnicy frezu. No i jak widzicie, teraz odkręcam to i obracam właśnie. Czyli te MDF-y obracam tylko i wyłącznie po to, żeby przeszlifować je leciutko. Czyszczę krawędzie i mogę zakładać już docelowe śruby. To są takie dość specyficzne śruby z łbem talerzykowym, dosyć szerokim, 15 mm. Śruby są szóstki. I tyle. I tak naprawdę tutaj już docelowo wkładam 5 śrub, 5 tych łączników drukowanych od spodu i mogę to wsuwać. Chwilę tutaj musiałem spędzić czasu, no bo niestety tych śrub jest sporo. Czyli mamy 5 elementów po 5 śrub, czyli 25 łączników trzeba dopasować. I teraz pojawiają się w ręku moim takie oto malutkie klepeczki z egzotyka. 26 albo 27 mm. One, przez to, że są jakby wykonane z tych samych listewek, jedna listewka pocięta na taki wymiar, więc no właśnie, 26, właśnie, widzicie, już nawet nie pamiętałem, 26 mm i to tworzy mi slot TO-wy pod spodem, pod tym MDF-em. Czyli docelowo jakby materiał mocowany na stole będzie nie za pomocą slotów TO-wych, tych aluminiowych, tylko za pomocą slotów właśnie TO-wych pod MDF-em. Widzicie, jak to zrobione? Czyli tutaj mogę teraz, wkładam te listewki, dociskam razem ten MDF do siebie i mogę to wszystko ładnie skręcać. Wtedy na pewno wiem, że te sloty TO-owe są równej szerokości na dole. Kolejny frez się pojawia we frezarce. Tutaj jest szóstka bodajże, szóstka albo ósemka, czyli węższy frez, dosyć długi. Sprawdzam długość frezu i tutaj tak naprawdę mam zrobione ten przyrząd, który teraz stosuję, ma chyba 40 czy 45 mm, więc bardzo prosty pomiar i mam dokładnie jak gdyby ile jest frez w tym momencie nad tym stołem z MDF-u. Co będziemy robić? No, kolejne frezowanie, czyli jadę sobie na sam koniec i również tutaj wykorzystuję rysunek Mariusa i zaczynamy frezować. Tym razem frezuję górną część rowka tyłowego i tutaj widziałem, że minimalnie, słuchajcie, przesunąłem, niestety, kurczę, nie zauważyłem tego, minimalnie przesunąłem wszystkie te 5 elementów z MDF-u tam w lewo czy w prawo i to, co teraz frezuję, nie wychodzi mi perfekcyjnie na środku. Jest, wiem jak to poprawić, więc po prostu poszerzę ten dolny wręk i wtedy to będzie znowu na środku. Ten dolny wręk może być trochę szerszy, tu nie ma najmniejszego problemu, a w ten wręk, który robię teraz, aha, no dobra, to jeszcze zaraz wam dopowiem. Tutaj mam frez 30 mm, służący typowy do planowania. Widzicie, zarysowałem sobie ołówkiem ten blat i tutaj zbieram
bo sprawdziłem tak 0,3, 0,4 mm w jednym miejscu gdzieś tam nie dociągał, więc mówię, dobra, te pierwsze frezowanie, które tutaj zrobię, zrobiłem na milimetr grubości czy głębokości. No i tutaj jest po prostu zadany przejazd. Frezarkę już kiedyś ustawiałem do pionu i wydaje mi się, że na razie tutaj tak zostawię, nie będę kombinował z jakimś tam jeszcze dokładniejszym ustawieniem. Nie ma absolutnie żadnych śladów przejścia, to znaczy nie ma żadnych schodków, więc raczej jest bardzo, albo powiem tak, jest dość dokładnie już ustawione. No i w moich rękach widzicie też struk ręczny. Chodzi tylko o to, że ten frez nie zbiera do samego końca i ten około 5 mm na krawędzi po prostu zbieram strugiem ręcznym. To jest chwila, moment i gotowe. No i teraz zobaczcie, na jakiej zasadzie to będzie działało. Czyli tu mamy ten wydrukowany łącznik. Kiedy go włożę i obrócę, to on się automatycznie blokuje, wchodzi w ten rowek teowy, czyli coś takiego. I to już jest, słuchajcie, na tyle mocne, że nie będę w stanie tego wyciągnąć, ponieważ pod spodem jest jeszcze ta śruba młoteczkowa. Także tak wygląda stół. Tutaj jeszcze kilka elementów się pojawi, ale to w kolejnych odcinkach. Dzięki i do zobaczenia. Cześć.